Siemano wszystkim. Dzisiaj przyjechała moja paczka i zaraz zobaczycie, co tu jest. Ja oczywiście wiem, co to jest, ale wam nie zdradzę. No, to zaczynajmy. To jakby się do tego zabrać. Nie tak. Jakby się zabrać do tego. Bo muszę jakoś to ustawić. Nie wiem jak. Mi się ten telefon obuli, czego nie chcemy, nie? Okej. Dobra. Teraz zobaczymy, co to jest. Jeśli byście tam słyszeli tam z tyłu jakieś szumy, to sorry, ale to komputer mój. Jakbyście słyszeli szumy, to to jest mój komputer. Sorry za niego.
proszę Państwa, jest. No i mamy, zaraz pokażę, co to jest. Zresztą pewnie już widać. Łódkę. Pewnie się domyślacie, dla kogo to jest. To jest budka dla Rozel. Kupiłam ją na stronie lorysa.pl za 19 zł bodajże. No, tak czysto teoretycznie to jest dla nierozłączek, ale że była po takiej taniej cenie, w sensie po te 19 zł, to po prostu wzięłam taką. Tak wygląda środek. To wzięłam po prostu taką, a nie jakąś budkę za, powiedzmy, 50 zł. No. I jest to ta sama, to jest to ten sam materiał, co mają tamtą, tylko że jest, ona jest cała z drewna, a nie ma jakichś tam tych materiałów, czy jak się to nazywa. No. No. I tak się prezentuje nasza budka. Szczerze, to chyba nie będzie potrzebne powiększenie otworu. No. Ale na pewno będę chciała tutaj zrobić dziurki na gwoździe, bo będę chciała ją postawić na gwoździach. Znaczy powiesić na gwoździach. No. Na chwilę przerwie. Naprawdę już jestem z powrotem. To co? To. To myślę, że na chwilę zakończę filmik. A potem idziemy wieszać, nie? Budkę. No. To na razie do zobaczenia.